Będziemy dzisiaj mówić o dwóch niesłychanie ważnych dla organizmów żywych zjawiskach – dyfuzji i osmozie. Być może słyszałeś już te terminy, ale zaczniemy zupełnie od początku. Najpierw porozmawiamy o dyfuzji. Dyfuzja to jest taki proces, w którym cząsteczki jakiejś substancji, powiedzmy, że na przykład będzie to dwutlenek węgla, bardzo swobodnie rozprzestrzeniają się po naczyniu, w którym są zamknięte. I nawet jeżeli najpierw zgromadzone są w jednym miejscu, to w końcu na skutek naturalnej reakcji, jaką będzie odbijanie się tych cząsteczek od siebie, także od ścianek tego naczynia, zaczną wypełniać całe to naczynie zupełnie równomiernie. Tak więc z takiego stanu początkowego będziemy mieli taki stan. I wtedy właśnie mówimy o tym, że zaszła dyfuzja. Narysuję strzałkę, żeby było jasne, w którą stronę ten proces zachodzi. Powiedzmy w takim razie, jak już wspomniałam, że jest to dwutlenek węgla. Możemy tutaj powiedzieć sobie od razu, czym jest stężenie. Zapiszemy sobie nazwę stężenie. I co to znaczy, że stężenie jest wysokie, a co to znaczy, że stężenie jest niskie? Stężenie można definiować na tysiąc różnych sposobów, ale tak naprawdę to najprostszą definicją jest powiedzenie, że jeżeli stężenie jest wysokie, to bardzo dużo cząsteczek tej substancji, o której mówimy, znajduje się na niewielkiej przestrzeni. A wtedy, kiedy znajdują się one na większej przestrzeni, dzięki temu jest ich po prostu mniej na jednostkę tej przestrzeni, to stężenie jest małe. Tak więc zapiszemy, że tutaj stężenie będzie małe, biorąc pod uwagę cały ten pojemnik, a tutaj, narysujmy sobie o jakiś taki mniejszy pojemnik, stężenie byłoby duże. To ten pierwszy opisywany przeze mnie przypadek, to jest coś takiego bardziej troszeczkę abstrakcyjnego dla nas, dlatego że tutaj mamy tylko jeden rodzaj substancji, w tym przypadku gazu, jakim jest dwutlenek węgla, który rozprzestrzenia się w jakimś naczyniu. Częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy więcej niż jedną substancję, na przykład w powietrzu mamy znacznie więcej niż jeden gaz, prawda? Mamy tam tlen, mamy azot, mamy również dwutlenek węgla i również jeszcze inne gazy. I mamy do czynienia z sytuacją, w której jedna substancja rozprzestrzenia się w drugiej. Zobacz na ten przypadek. Wyobraźmy sobie, że to, co jest narysowane tutaj, to jest nic innego jak szklanka z herbatą. To niebieskie, dla uproszczenia to będą cząsteczki wody, czy tam powiedzmy w dużym uproszczeniu po prostu roztwór herbaty, a to czerwone, co znajduje się tutaj, to będzie cukier, który wsypaliśmy do tej herbaty łyżeczką. To jest oczywiście zadanie dla cierpliwych, ale jakby poczekać i nie mieszać tego cukru, który wsypaliśmy sobie do herbaty, to po jakimś czasie mielibyśmy dokładnie taki efekt, że cząsteczki cukru, te czerwone kuleczki, rozeszłyby się równomiernie po całej szklance herbaty, tylko oczywiście trwałoby to jakiś czas. To jest właśnie inny przypadek dyfuzji. Z dyfuzją mamy również do czynienia, kiedy czujesz, że ktoś się poperfumował, bo wszedł do pokoju i nagle ty, mimo że siedzisz w zupełnie drugim jego końcu, czujesz zapach. To jest właśnie dyfuzja. Podkreślę, że w dyfuzji bardzo charakterystyczne jest to, że to jest proces zachodzący zupełnie swobodnie. Po prostu cząsteczki, obijając się o siebie jedna o drugą, ponieważ wszystkie cząsteczki mają jakąś energię kinetyczną, to sprawia, że poruszają się z jakąś określoną prędkością, będą odbijać się od siebie. I kiedy wyobrazimy sobie, że te cząsteczki, które widzisz tu, odbijają się od siebie, odbijają się od ścianek naczynia, to po prostu w sposób naturalny będą się rozprzestrzeniać po całym pokoju, całym pomieszczeniu, czy całej szklance, tak jak jest to w przypadku herbaty i w przypadku cukru. Dyfuzja jest bardzo ważnym dla organizmów żywych zjawiskiem, ale nawet ważniejszym zjawiskiem jest zjawisko, które nazywamy osmozą. Osmoza tym różni się od dyfuzji, że w jej przypadku mamy do czynienia z czymś, co nazywamy półprzepuszczalną błoną. Dlaczego my w ogóle o tym mówimy? Dlatego, że półprzepuszczalna błona to jest tak naprawdę coś, czego mamy w naszym organizmie miliony, dlatego że każda błona komórkowa, o której mówiliśmy w przypadku filmu o budowie komórki, to jest właśnie taka półprzepuszczalna błona. Co to znaczy, że ona jest półprzepuszczalna? To znaczy, że małe cząsteczki, takie jak na przykład cząsteczki wody, przechodzą przez nią zupełnie bez problemu.
w jedną i w drugą stronę, będą poruszały się przez taką błonę zupełnie swobodnie. Natomiast większe cząsteczki, jak na przykład cząsteczki cukru, nie będą miały już takiej swobodnej możliwości przechodzenia przez tę błonę, dlatego że po prostu nie zmieszczą się w te dziurki, które w takiej błonie się znajdują, albo dlatego, że są jeszcze inne mechanizmy, które mają temu zapobiec. Tak więc półprzepuszczalność, to znaczy, że niektóre substancje będą przepuszczane, a inne substancje nie będą przepuszczane. Tutaj pomarańczowymi strzałkami zaznaczyłam Ci, gdzie w naszym naczyniu położona jest właśnie taka półprzepuszczalna błona i na przykładzie tych naczyń, które tutaj są narysowane, opowiemy sobie, czym jest osmoza. Cząsteczki rozpuszczalnika, czyli w tym przypadku wody, to będą te różowe cząsteczki, a te fioletowe cząsteczki to będą cząsteczki cukru. Jak widzisz, na pierwszym rysunku po jednej stronie półprzepuszczalnej błony znajduje się tylko rozpuszczalnik, tylko woda, a po drugiej stronie znajduje się tego rozpuszczalnika bardzo mało, ale za to jest sporo cząsteczek cukru. Proces osmozy polega na tym, że rozpuszczalnik, dążąc do wyrównania tak zwanego ciśnienia osmotycznego, będzie rozcieńczał ilość cząsteczek, które znajdują się tutaj po drugiej stronie błony półprzepuszczalnej i będzie po prostu dążył do tego, żeby jak najbardziej rozcieńczyć stężenie tego cukru, tych fioletowych kulek, które znajdują się tutaj. I efekt będzie taki, jak widzisz po strzałce z prawej strony. Dwie rzeczy pewnie wymagają tutaj uściślenia. Po pierwsze, tak samo jak było w przypadku ewolucji, sprawa nie polega na tym, że cząsteczki rozpuszczalnika bardzo pragną przedostać się na drugą stronę z jakichś bliżej nieznanych powodów. To jest po prostu naturalny proces. Dlaczego tak jest? Wiesz już, że mamy tutaj błonę półprzepuszczalną. Może w ogóle podpiszemy, że to jest błona półprzepuszczalna. Błona półprzepuszczalna. Chodzi o to, że błona półprzepuszczalna, ta tutaj albo ta tutaj, nie pozostawia cząsteczkom wyboru. To znaczy, są w stanie przez nią przejść tylko cząsteczki, małe cząsteczki rozpuszczalnika, jakim jest woda. Duże cząsteczki, cząsteczki cukru, po prostu się przez nią nie przedostaną. Gdybyśmy tutaj tej błony nie mieli i mielibyśmy po prostu do czynienia z dyfuzją, to zarówno cząsteczki cukru, jak i cząsteczki wody swobodnie przemieszczałyby się w całym tym naczyniu. I jedne na tę stronę i drugie na tę stronę, ale w takim przypadku, kiedy cząsteczki różowe są w stanie tutaj przejść na drugą stronę, a cząsteczki fioletowe nie, no to po prostu nie ma wyjścia. Wyrównanie stężeń, bo o to tutaj właśnie chodzi, tutaj mamy mniejsze stężenie po zajściu całego tego procesu, a przed zajściem większe stężenie, prawda? Bo mamy więcej cząsteczek cukru w stosunku do ilości cząsteczek wody, a tutaj mamy już trochę inny ten stosunek, to znaczy jest więcej cząsteczek wody, tak więc stężenie jest niższe, jest mniejsze, dlatego że na jedną cząsteczkę wody przypada tutaj już mniej cząsteczek cukru niż w tym przypadku po lewej stronie. W każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że cząsteczki wody będą przechodzić na tę stronę, a cząsteczki cukru na tę stronę nie. Dlatego z tej strony będzie się robiło roztworu coraz więcej i więcej i więcej, aż dojdzie do momentu, kiedy te stężenia zostaną wyrównane. To jest proces, z którym mamy do czynienia na co dzień w naszym organizmie, dlatego że błona komórkowa przepuszcza małe cząsteczki, na przykład cząsteczki wody, ale nie przepuszcza swobodnie ani jonów, ani dużych cząsteczek, na przykład takich jak cząsteczki cukru. Chciałam Ci opowiedzieć o tym na przykładzie zupełnie rzeczywistym, ale wcześniej musimy omówić kilka pojęć. Roztwór, czyli coś, co składa się z rozpuszczalnika. Tym rozpuszczalnikiem może być na przykład woda, może to być alkohol. Wiesz też pewnie ze szkoły, że niektóre witaminy rozpuszczają się chętnie tylko w tłuszczach. Tak więc rozpuszczalnik to jedna rzecz, a drugie to substancja, która jest w nim rozpuszczona. W naszym przykładzie rozpuszczalnikiem była woda, a czymś, co było rozpuszczane, czyli substancją rozpuszczaną był cukier. Napiszmy sobie roztwór. Tak więc roztwór to jest po prostu połączenie jakiegoś rozpuszczalnika i substancji rozpuszczanej. Napiszemy w skrócie subst rozpuszczona.
Tak naprawdę to, co jest rozpuszczalnikiem, a co jest substancją rozpuszczoną, jest dosyć umowną sprawą, ale nie będziemy się teraz w to wgłębiać. Zazwyczaj najczęściej występującym na świecie i w świecie organizmów żywych rozpuszczalnikiem jest właśnie woda. Substancją rozpuszczoną w tym przypadku, który sobie opisaliśmy powyżej, był właśnie cukier. Tak więc roztwór to jest złożenie jednego i drugiego. Możemy mieć różne rodzaje roztworu. I te nazwy, będące różnymi rodzajami roztworu, mamy opisane tutaj. Po pierwsze, roztwór może być izotoniczny. Co to znaczy, że roztwór jest izotoniczny? To znaczy, że stężenie po jednej i po drugiej stronie jest dokładnie takie samo. Narysujmy sobie teraz roztwór izotoniczny. Roztwór izotoniczny, tutaj będziemy mieli półprzepuszczalną błonę, dziury w niej zaznaczymy sobie na różowo, ciach, o. Roztwór izotoniczny to będzie taki roztwór, gdzie będziemy mieli tyle samo cząsteczek rozpuszczalnika, to znaczy taki sam stosunek cząsteczek rozpuszczalnika i substancji w nim rozpuszczonej, czyli powiedzmy, że cukru. Narysujemy trochę większe, bo cząsteczki cukru są większe. Tutaj te stężenia są takie same i to jest właśnie roztwór izotoniczny. Zrobimy sobie od niego strzałkę. Natomiast roztwór hipertoniczny to jest taki roztwór, narysujmy sobie może od nowa właśnie takie dwa naczynka. Ważne jest też, żebyś pamiętał, że to jest zawsze względne. To znaczy roztwór nie może być po prostu hipertoniczny albo hipotoniczny albo izotoniczny. On musi być izotoniczny względem czegoś, jakiegoś drugiego roztworu. No to powiedzmy, że po tej stronie jest nasze wnętrze komórki i o, znowu narysujemy sobie tutaj rozpuszczalnik, to będą cząsteczki wody, a to z powrotem będą cząsteczki cukru. I teraz jeżeli roztwór jest hipertoniczny, znacząca jest ta tutaj część hiper, to znaczy, że będzie w nim większe stężenie tej substancji rozpuszczanej niż w naszym roztworze, który jest naszym punktem odniesienia, prawda? Tutaj zobacz, będzie więcej tych dużych cząsteczek cukru, a tutaj jest ich mniej, tak więc ten roztwór jest hipertoniczny. Zapiszemy sobie, że on jest hiper. No i pomyślmy teraz, co się stanie. Mamy półprzepuszczalną błonę. Ona nie przepuści tych dużych cząsteczek cukru na tę stronę. Jest tylko jedno wyjście. Dążąc do wyrównania stężeń, cząsteczki rozpuszczalnika, czyli wody, będą przechodziły na tę stronę. Tak, aby ciśnienie się wyrównało. To jest właśnie roztwór hipertoniczny, czyli taki, który ma większe stężenie niż nasz roztwór odniesienia. I to ma bardzo poważne skutki biologiczne. Zobacz, co w takim przypadku dzieje się z komórkami. Narysowałam tutaj dla Ciebie po prawej stronie to, jak powinna wyglądać prawidłowa nasza krwinka czerwona. To jest erytrocyt, czyli właśnie krwinka czerwona. Jako ciekawostkę powiem Ci, że to jest krwinka, która większość swojego życia spędza jako komórka bezjądrzasta. Tutaj w tej dziurce było jądro komórkowe, a ona przez większość swojego życia jądra wcale nie posiada. Zobacz, co stanie się z erytrocytami, czyli z naszymi czerwonymi krwinkami, jeżeli włożymy je do roztworu hipertonicznego, czyli taki, który będzie miał większe stężenie. Woda będzie z nich wyciągana i zaczną one po prostu tracić wodę ze swojego środka. Ona będzie z nich wysysana do zewnątrz. Zobacz, tutaj jest to zobrazowane na tym obrazeczku poniżej. Woda będzie wychodzić z takich komórek na zewnątrz przez półprzepuszczalną błonę, jaką jest nasza błona komórkowa. Taki proces, gdzie woda jest wyciągana na zewnątrz komórki w procesie osmozy, nazywamy plazmolizą. Zapiszemy. Plazmoliza. Jest efektem tego, że wrzucimy nasze komórki, na przykład erytrocyty, nasze czerwone krwinki, do roztworu hipertonicznego. Ale mamy także roztwory hipotoniczne. Hipotoniczne, czyli takie, które mają niższe stężenie od naszego roztworu odniesienia. No i narysujmy sobie po raz kolejny dwa naczynia. Znów nasz roztwór odniesienia będzie to po tej stronie. Wyobraźmy sobie właśnie, że to jest wnętrze naszej komórki. No i tak jak w poprzednich przypadkach, mniejsze będą cząsteczki wody, rozpuszczalnika, większe będą cząsteczki cukru. A tutaj mamy sytuację taką, że cząsteczek cukru jest maleńko,
ale za to jest bardzo dużo cząsteczek wody. I to jest roztwór hipotoniczny, czyli taki, który ma mniejsze stężenie. Zapiszemy hipo, niższe stężenie od naszego roztworu odniesienia, takiego, który znajduje się we wnętrzu naszej komórki. No i co się dzieje? Tutaj sytuacja jest dokładnie odwrotna. Znowu przez te elementy, które są powiedzmy dziurami w naszej półprzepuszczalnej błonie, może przechodzić woda, ale nie może przechodzić cukier. I efekt jest taki, że tym razem to te cząsteczki rozpuszczalnika z roztworu hipotonicznego będą przechodziły do wnętrza naszej komórki. I sytuacja jest dokładnie odwrotna. Nasze komórki będą puchły i może to doprowadzić do tego, że w końcu pękną. Taki proces nazywany jest deplazmolizą. Deplazmoliza. Obie sytuacje są dla naszych komórek niebezpieczne, bo ani spuchnięcie i pęknięcie nie jest dobrym rozwiązaniem, ani bycie kompletnie osuszonym i wyschnięcie na wiór. Dlatego właśnie, kiedy podaje się kroplówki albo kiedy sportowcy chcą się nawodnić po wykonywaniu bardzo intensywnego fizycznego wysiłku, podaje im się roztwory izotoniczne, czyli takie, które swoim stężeniem, stężeniem soli i stężeniem również cukru, przypominają to, jakie stężenia występują w osoczu naszej krwi. Jeśli chodzi o rzeczy, które myślę, że warto zapamiętać z dzisiejszego filmu, to przede wszystkim to, że roztwór to jest jakaś mieszanina dwóch albo nawet więcej substancji chemicznych, gdzie którąś z tych substancji możemy nazwać rozpuszczalnikiem i tak jak Ci powiedziałam, to jest dosyć umowne, a którąś z tych substancji substancją rozpuszczaną. Drugą sprawą jest to, że mamy dwa bardzo podobne procesy, dyfuzję i osmozę, z tym, że dyfuzja to jest proces, który zachodzi zupełnie swobodnie i prowadzi właśnie do wyrównania stężeń, do tego, że cząsteczki różnych substancji swobodnie rozmieszczone w przestrzeni doprowadzają do wyrównania swojego stężenia w różnych tej przestrzeni punktach, a z drugiej strony mamy osmozę. Osmoza nie zachodzi już tak zupełnie swobodnie, bo w jej przypadku mamy półprzepuszczalną błonę i ta półprzepuszczalna błona określa charakter reakcji, dlatego że jedne substancje są w stanie przez nią przechodzić, a drugie nie. Chciałabym, żebyś zapamiętał, że obydwa te procesy mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania naszych komórek. Dlatego właśnie mówimy o nich dziś, zanim przejdziemy do bardziej zaawansowanych procesów, które zachodzą w komórkach naszego organizmu.